W okresie adwentu rozważamy słowa z księgi proroka Izajasza. Dlaczego to czynimy? Ponieważ prorok Izajasz jest uważany za tego, który najwięcej w swojej księdze pisał na temat przyjścia Mesjasza. I dzisiejszego dnia w tej księdze słyszymy o tym, że Pan Bóg wyprawi wspaniałą ucztę na tej górze. Co to za góra, o której mówi prorok Izajasz? To góra Syjon, na której była zbudowana pierwsza świątynia w Jerozolimie. Pan Bóg zapowiada, że na tej świętej górze, na Syjonie, wyprawi wspaniałą ucztę. Że na tej górze zostanie zerwany całun i zostanie pokonana śmierć. To wszystko, o czym mówi prorok Izajasz, jest zapowiedzią, jest symbolem. Tego wszystkiego, co w sposób rzeczywisty wydarzy się w czasach mesjańskich. I zobaczmy, że w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o Jezusie Chrystusie, który przychodzi na górę i na tej górze naucza tych, którzy do niego przychodzą, ale oprócz tego, że ich naucza, uzdrawia, a więc w jakiś sposób pokonuje także. Tego największego wroga ludzkości, czyli pokonuje śmierć, bo choroba jest w jakiś sposób synonimem, czy też jest objawem panowania śmierci. I Jezus Chrystus poprzez uzdrowienia, pokazuje, że On jest Panem życia i śmierci. Ponadto Jezus Chrystus na tej górze nie tylko uzdrawia, ale także dokonuje rozmnożenia chleba. Czyli też ludzie, którzy przychodzą do Jezusa Chrystusa, doświadczają Jego miłości, doświadczają Jego troski, zostają nasyceni. I to, co dokonuje się w Ewangelii w sposób symboliczny, zostało zapowiedziane właśnie w księdze proroka Izajasza. I w tym okresie Adwentu, w którym. Przeżywamy nasze przygotowanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Mamy świadomość także tego, że to wszystko, co wydarzyło się w Ewangelii, co miało ten wymiar historyczny, a więc i uzdrowienia na górze, na której zasiada Jezus Chrystus, i nakarmienie tego tłumu, jest także zapowiedzią tego wszystkiego, co dokona się przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa.